Witam Państwa po przerwie. Znajdujemy się niezmiernie w naszym studio w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy i w naszym studio nasz pierwszy gość, dr Tomasz Bączkowski, ginekolog, położnik i embriolog kliniczny. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam Państwa, witam pana. Może na początek w trzech słowach, czym się zajmuje embriolog kliniczny? Embriolog kliniczny jest to specjalność, która polega na tym, że jakby nadzoruje pracę laboratorium zapłodnienia pozaustrojowego, zajmuje się procedurami zapłodnienia pozaustrojowego, jak i również wszelkimi metodami, które są stosowane i technikami w tym laboratorium. A więc powiem tak, osoba z tą specjalnością czy umiejętnością może prowadzić nadzór nad takim laboratorium, no i dzięki temu prowadzić to zgodnie ze standardami, które są przyjęte. Jest to certyfikat europejski wydawany przez ESHRE, czyli Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, i w ten sposób osoby posiadające to mają jakby kwalifikacje do tego, żeby to wykonywać. Tak, embriologów klinicznych wielu w Polsce nie ma, z tego co pan mówił. Nie ma wielu, nie ma też specjalności jako takiej w Polsce, natomiast jest to certyfikat umiejętnościowy uznawany w Europie i generalnie można powiedzieć tak, uzyskanie tego certyfikatu wymaga iluś lat pracy w tym zawodzie, no i potem zdanie egzaminu międzynarodowego. Dobrze, przejdźmy do naszego głównego tematu, czyli in vitro, a właściwie zacznijmy od leczenia niepłodności, bo jeżeli chodzi o całą sferę leczenia niepłodności, to in vitro jest pewną ostatecznością już w tym momencie, w tym akurat leczeniu, jeżeli się nie mylę. Oczywiście, że tak. In vitro nie należy rozpatrywać jako metody pierwszej w leczeniu, chociaż w nielicznych przypadkach będzie to jedyna i pierwsza metoda leczenia danej pary z niepłodnością. Natomiast de facto in vitro dotyczy, można powiedzieć, 20-30% par niepłodnych, które się do nas zgłoszą. W trakcie diagnostyki i leczenia stosujemy na początku metody małoinwazyjne, często metody zachowawcze lub metody chirurgiczne pozwalają przywrócić płodność u pacjentów z zaburzeniami płodności odwracalnymi. Natomiast w przypadku, kiedy te metody zawodzą lub mamy taką przyczynę niepłodności, która de facto wiąże się z całkowitą utratą szansy na uzyskanie ciąży w sposób naturalny, czym dzięki metodom małoinwazyjnym, in vitro jest jedyną wtedy metodą leczniczą. Jakie jest zapotrzebowanie stricte na in vitro w Polsce, ewentualnie tutaj na naszym szczecińskim gruncie, jak wiele takich zabiegów się przeprowadza, ile jest takich par, które takiej pomocy potrzebują? Nie jest dokładnie też określony, można powiedzieć tak, bazując na statystykach europejskich, światowych i polskich, Polska ma mało statystyk, które by powiedziały dokładnie, jaki to jest problem. My wiemy, że problem niepłodności dotyczy 15% populacji w wieku rozrodczym. Ze względu na opóźniającą się dzietność, ten problem jest jakby narastający, wobec tego można powiedzieć po 35 roku życia co piąta para, więc 20% par będzie miało problem z niepłodnością, ale generalnie 15% par w wieku rozrodczym ma ten kłopot. Jeżeli chodzi o epidemiologię i zapotrzebowanie, bazując na krajach zachodnich, gdzie procedura zapłodnienia pozaustrojowego jest dofinansowana, zapotrzebowanie wynosi przeciętnie w zakresie procedur około 1000 na milion mieszkańców. W Polsce na 40 milionów mieszkańców dotychczas wykonuje się średnio 10 tysięcy procedur na rok, co stanowi dużo mniejszą liczbę niż w przeciętnym kraju ościennym zachodnim. Jeżeli chodzi o ilość procedur wykonywanych na naszym terenie, jest to liczba różna, wynosząca kilkaset w skali roku, a więc to jest w granicach 400-500 średnio, jeżeli chodzi o rok na naszym terenie, z tego co wiemy z raportów EIM-u, które są zgłaszane do Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. I te liczby prawdopodobnie nie odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu, bo niestety ograniczeniem w większości przypadków w Polsce jest jednak ten czynnik finansowy, który limituje dostępność do procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Powiedzmy o kosztach takiego zabiegu, z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Jeżeli pacjent musiałby sam zapłacić za taką procedurę, to zapłaci za leki przeciętnie 2,5 do 3,5 tysiąca i za procedurę, w zależności od ośrodka, w którym się to wykonuje, w granicach 5 tysięcy, 6, 7. Oczywiście tu trzeba wspomnieć o tym, że te koszty, czyli łącznie przeciętnie koszt 10 tysięcy, może się różnić bardzo mocno w zależności od regionu, gdzie to jest wykonywane i od ilości badań dodatkowych zlecanych, ze względu na to, że nie do końca są określone standardy, jeżeli chodzi o niektóre badania. Ewentualnie koszta kolejnych prób, bo koszty, nie zawsze za pierwszym razem to się udaje. Po drugie, trzeba wiedzieć, że to dodatkowo poza procedurą zapłodnienia pozaustrojowego są liczne dodatkowe koszty, które wynikają chociażby z zamrożenia zarodków i transferu rozmnożenia
mrożonych zarodków, które pacjent również ponosi. Przygotowanie do procedury obejmujące badania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, to czy inne badania niezbędne w celach diagnostycznych, to są również koszty ponoszone przez pacjenta. Czyli tak możemy więc założyć, że jakakolwiek forma dofinansowania takich zabiegów dla małżeństw objętych problemem niepłodności jakby zwiększyłaby ilość chętnych, którzy zgłaszają się do klinik? Zdecydowanie tak. No inaczej, my to już widzimy, dlatego że jak Państwo pewnie wiedzą, od 1 lipca tego roku wszedł program ministerialny Ministerstwa Zdrowia Leczenie Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, który określa możliwość dostępu par z niepłodnością udokumentowaną z określonych wskazań do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego i dzięki temu te pary się zgłaszają bardzo licznie i chętnie do ośrodków, które uzyskały jakby zgodę Ministerstwa Zdrowia na realizację tego programu i to zainteresowanie jest ogromne. No to przejdźmy właśnie do tych dofinansowań. Tak jak pan doktor powiedział, Ministerstwo Zdrowia otworzyło swój program. Wcześniej Rada Miasta Szczecina podjęła uchwałę, która przekazywała część budżetu na dofinansowanie właśnie takich zabiegów. Ta uchwała jeszcze nie weszła w życie, utknęła gdzieś u prezydenta. Co możemy powiedzieć o tej uchwale Rady Miasta w porównaniu z tym, co później zaproponowało Ministerstwo Zdrowia? Znaczy tak, nie się może się wypowiadać, co zaproponowało, w jaki sposób, natomiast mogę powiedzieć, jest to super inicjatywa, jeżeli chodzi o pomoc. Każda pomoc obywatelowi w sytuacji, w której tak naprawdę ograniczeniem i limitem jest jakby czynnik finansowy, a to chodzi o tak naprawdę dostępność do sprawdzonej i bezpiecznej metody leczenia, która ma dużą efektywność, to jeżeli mamy możliwość dofinansowania, to jest zawsze cenna, powiedzmy, pomoc. Czy to będzie samorządowa inicjatywa, czy to będzie inicjatywa państwa, czy na przykład Funduszu Zdrowia. Obojętnie jaka to instytucja by finansowała, jest to naprawdę duży gest w kierunku tych par. Jeżeli chodzi natomiast o to, co się stało, no staliśmy się w tym roku rzeczywiście, wydarzyło się duże zdarzenie, jeżeli chodzi o kwestie leczenia niepłodności w Polsce, bo jednak uznanie i finansowanie przez Ministerstwo Zdrowia takiej kosztownej procedury no spowodowało to, że tak naprawdę jesteśmy w końcu w kraju jednym z wielu w Europie, w których ten program dofinansowania jest dostępny dla par. Tak naprawdę byliśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, którego tego dofinansowania państwo czy obywatele nie mieli. Natomiast faktem, że inicjatywy, które wcześniej były w Częstochowie podjęte, tu w Szczecinie, wzbudziły bardzo duże zainteresowanie i na pewno te inicjatywy są cenne, bo one też po części pokazują zapotrzebowanie i one wyszły prawdopodobnie z tego zapotrzebowania. To, czy dofinansowanie jest duże czy małe, to już jest inna sprawa. Każde dofinansowanie w tym wypadku wydaje się być cenne, dlatego że umożliwiłoby zwiększenie szans na dostępność dla par, którym ograniczeniem są środki finansowe. Ta możliwość finansowania z Ministerstwa Zdrowia, która w tym momencie funkcjonuje, na ten rok tutaj jest przeznaczone 600 zabiegów. Czy to jest dużo, mało, czy to jest wystarczająca liczba? Nie wiem, czy będzie to wystarczająca, okaże się z czasem. Dlaczego? Dlatego, że realizowany program jest od lipca, czyli tak naprawdę są to raptem 3 miesiące w chwili obecnej i z tego, co wiem z pracy codziennej, widzę, jakie jest ogromne zainteresowanie, ile pacjentów jest zarejestrowanych, zakwalifikowanych i rozpoczęło leczenie. Natomiast okaże się po roku, czy tak naprawdę ta liczba pacjentów będzie wielokrotnie większa, czy nie. Na chwilę obecną wydaje się, że już dochodzimy do liczby procedur, czy liczby pacjentów, którzy się zapisują w kolejkach, do tej liczby, która jest określona przez ministerstwo, co świadczy o tym, że to zainteresowanie jest bardzo duże, aczkolwiek z tego, co wiemy, to w przypadku większych potrzeb prawdopodobnie będzie ta liczba zwiększona. Na kolejne lata programu miała być liczba większa niż w pierwszym, a więc mam nadzieję, że będzie to liczba wystarczająca, aczkolwiek w porównaniu do potrzeb i porównania z krajami zachodnimi wydaje się, że nie spełni to jeszcze do końca oczekiwań, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na zapłodnienie pozaustrojowe, bo w każdym kraju praktycznie problem niepłodności jest porównywalny, więc no trudno oczekiwać, żeby u nas było tych osób mniej niż na przykład w Niemczech, Holandii czy Anglii. Panie doktorze, od ilu lat in vitro w Polsce funkcjonuje? Była obchodzona niedawno rocznica 25-lecia in vitro w Polsce. Wobec tego jest to już bardzo długa historia, albo i bardzo krótka, ale w porównaniu do świata, to uważam, że jesteśmy jednak jednym z krajów, w których to in vitro zaczęło działać stosunkowo najwcześniej.
Czyli mamy ćwierć wieku. Tak naprawdę o in vitro zrobiło się głośno dość niedawno i to przy okazji prób właśnie jakiegokolwiek finansowania. Mam wrażenie, że poruszono jakieś gniazdo os, pojawiły się głosy, żeby in vitro w ogóle zostało niejako zdelegalizowane. Czy ta dyskusja została słusznie rozpoczęta z punktu widzenia pana jako lekarza? Być może, może trzeba było jeszcze poczekać, może trzeba było zostawić, przeprowadzać zabiegi tak jak są, a w tym momencie nie narażać się na to, żeby ktoś miał takie pomysły, żeby in vitro zakazywać. Znaczy, to co mogę powiedzieć, forma zakazu in vitro, no to nie jest w ogóle do pomyślenia, jeżeli chodzi o metodę postępowania, bo nie można odbierać prawa człowieka do leczenia i to narusza wręcz konstytucję. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy to jest dobrze, że została poruszona i rozgrzebane gniazdo os? Zdecydowanie tak. To gniazdo os powinno być rozgrzebane już wiele, wiele lat temu i były wielokrotnie podejmowane próby uregulowania prawnego zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce, tak żebyśmy my mogli pracować bezpiecznie, żeby pacjent się czuł bezpiecznie i to powinien być pierwszy krok, który byłby poczyniony. My powinniśmy się stosować do wymogów unijnych, które dokładnie precyzują, w jaki sposób tak naprawdę powinno być przeprowadzane in vitro i jakie regulacje prawne powinny istnieć. Natomiast u nas tego ciągle jeszcze brakuje, bo jest to temat drażliwy i wzbudza za dużo kontrowersji. Mi by się zdecydowanie łatwiej pracowało, gdybym ja miał ścisłe uwarunkowanie i ścisłe określenie, co ja mogę robić, czego nie mogę robić. Czy z punktu widzenia lekarza taka ideologiczna dyskusja, jeżeli chodzi o zabieg medyczny, jakim jest in vitro, ma jakiś większy sens? Ideologii zdecydowanie nie powinno być w naszych rozmowach, powinno być merytoryczne rozważanie na temat bezpieczeństwa, sensowności, prowadzenia efektywności takiego leczenia. Natomiast ideologia tak naprawdę powinna zostać zostawiona etyką i innym osobom. Natomiast my wykonujemy tę pracę w sposób należyty, pomagając parom. Wobec tego uważam, że nie powinno się na pewno włączać w tego za mocno i polityki, czy tam kościoła, dlatego że to jest leczenie. Jako metoda lecznicza uznana o udokumentowanym dorobku, czego tak naprawdę można powiedzieć, widzimy to po Nagrodzie Nobla danego dla profesora Edwardsa, no za dorobek nijaki nie daje się takowej nagrody. Dziękuję ślicznie. Doktor Tomasz Bączkowski był moim i Państwa gościem. Krótka przerwa przed nami, po której szczecińscy radni pojawią się na naszych zielonych kanapach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.